miesiące w Eurotrączka zagramy sobie jedną krótką misję, a tymczasem zostawcie subika, lajka pod tym materiałem i dzwonka. Na ekranie się wyświetli teraz przycisk. No i wbijajcie do ćwiku, link w opisie. Jak wbijecie mu 100 subów, to wtedy zmienia fryzurę. Także macie to zdjęcie na ekranie. No i my gramy w Eurotrączka. Zlecenie. Może inną misję weźmiemy. Albo musimy to dokończyć. Jedziemy sobie. Patrzcie, jaka piękna moja ciężaróweczka zakupiona. Także widzowie, pamiętajcie o sobie, były wyświetlane przed chwilą lajkaczu, wbijaniu do ćwiku.pl i innych polecanych osób. Na mojej głównej stronie kanału macie tam polecane wszystkie osoby. Możecie tam do nich wbić, zostawić subika. A my jedziemy. To jest pierwszy odcinek o tej tematyce. Eurotrucka. Myślę, jak wam się spodoba, to piszcie hashtag Eurotruck Simulator 2. O tak, napiszcie, jak wam się podoba i chcecie, żebym tą serię kontynuował na kanale, to napiszcie hashtag Eurotruck Simulator 2. To będę wiedział, czy mam kontynuować, czy mam się zająć innymi seriami na kanale. Brzydwa hamu. Dobrze, dobrze. Czy musiałem trochę zahamować, żeby nie wjechać w te barierki. Pokażę wam, widzowie, gdzie my ogólnie jedziemy. Wyruszyliśmy z Wrocławia i jedziemy do Norymbergi. Aktualnie jesteśmy w Pradze. Dobra, pora troszeczkę zwolnić, żeby nie było mandatu. Dobra, widzowie, robimy teraz skok przez rondo jak to auto na tym filmiku. Dobra, wolne, jedziemy. Skręcać szybko. Muszę. Paliwa mi zostało na jakieś 874 km. Także powinienem dojechać i wrócić na spokojnie, ale tego nie wiadomo. Czerwone światełko oczywiście. Dobra, już mamy zielone. Ale ten tir tak... No, przyspieszenie ma takie średnie, bo ma duży ładunek. Papę wieziemy na dach. Do Norymbergi. A, dobra. Ja nie komentuję tego nawet. Wyłączyłem moją ciężarówkę na środku drogi. Brawo ja. Brawo ja. Ten odcinek się najprawdopodobniej pojawi w sobotę lub w niedzielę. Jeszcze będzie kolejna część głupich filmików z TikToka. Ujj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 
Także wracając do tematu, to będzie jeszcze pewnie filmy z TikToka, z głupich filmików. Ale miałem takie szczęście, że nie wjechałem w tamtego gościa, bo byłby mandat kolejny. A tego bym raczej chciał uniknąć. Trzeba tu wyprzedzić. Goście, co się wyprzedzają.
tutaj musimy towarzystwo wyprzedzić. O, jednak nie możemy, bo trzeba skręcić. Pora zwolnić. Także do ćwiku możecie wbić, zostawić suba, bo będzie miało zmieniałą fryzurę, jak wbijecie suby. Link w opisie. Do innych osób też możecie wbić. Do mnie to jasna sprawa, że możecie wbić. Bo nawet tego nie muszę przypominać, mam nadzieję. Tutaj dałem sobie tempomat, żeby jechać 80 na godzinę. Ale będę musiał raczej zjechać na parking, żeby pójść spać, bo jest kara za przekroczenie czasu pracy. Tego bym raczej chciał uniknąć, bo bez sensu dostać karę za przekroczenie czasu pracy. Myślę, że tutaj będzie idealne miejsce, żeby to zrobić. Dobra, widzę, że tutaj jest parking dla ciężarówki. Idealnie. Uważaj na śmietnik, brzytwa. Dobrze. Udało się. Muszę ładnie zaparkować, żeby inne auta we mnie nie wjeżdżały. Proszę, stać tiżej. No, odpoczywam. Jedziemy z powrotem w traskę, bo trzeba dojechać do Norymbergi, ale w tym odcinku możliwe, że to się nie uda, bo za długi będzie film. A nie chce mi się półgodzinnego filmu wstawiać, bo to taki średni jest, wstawianie półgodzinnego filmu. Wyczekujcie też filmu z TikToka. Nawet dwóch, mi się wydaje. Tak, będą dwa filmy z TikToka. Będzie kontynuowana filma. Że to właśnie się ogarnie. Będzie kontynuowana seria z Eurotrucka, jak wam się oczywiście spodoba. I myślę, że CS będzie od czasu do czasu na kanale. Będzie live z promowania. Będą live z promowania. To jest na pewno. Ponadto myślę, jakiś konkurs jeszcze bym zorganizował na coś. I chyba tyle. No i plany, żeby 200 subów do końca maja wbić, to był git. A tutaj mnie jakiś pirat drogowy chce wyprzedzić. Ale my się nie damy. Jesteśmy silni, widzowie. Dlatego my nie odpuszczamy i gazujemy. Chyba za bardzo zagazowaliśmy. Skręcaj, brzytwa, dobrze. Udało się to zrobić przed skręt, bo bym miał problem mały. Ale mógłbym w sumie tędy się włączyć, to by nie było problemu. To ograniczenie do 80 jest, co? Szkoda, bo by się fajnie chciało. Fajnie było szybciej pojechać, mi się wydaje, niż 80. Bo 80 to tak średnio na autostradzie jest. Ale jakoś trzeba żyć.
Myślę, że zaraz będziemy kończyć ten film. O, przepraszam za powiadomienia, ale Steama zapomniałem wyłączyć niestety. Także to jest moja wina. Może ja widzowie jeszcze myślę o tym, żeby zrobić serię z Plugging Evolve i będziemy zabijać ludzkość. To byłoby git, albo w Plugging, ale tą wersję, co trzeba leczyć ludzi właśnie, o, to też by było ciekawe. Bo Plugging Evolve to żeby zarażać, ludzi wirusami, a jest jeszcze druga wersja, która pozwala leczyć. Kiedy najbliższa stacja? Na najbliższej stacji myślę kończymy. Bo film będzie strasznie długi, jakbyśmy całą trasę chcieli przejechać. Możecie oczekiwać tych rzeczy, które wymieniłem przed chwilą. A i przypominam, że jeszcze 50% osób, które mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Także naciśnijcie ten czerwony przycisk. Byłoby mi bardzo miło. Jakbyście to zrobili. I wbijcie do ćwikły. Trzeci raz już to mówię, ale musicie tam parę subików wbić. Żeby się chłopak cieszył i żeby jeszcze fryzurę zmienił przy okazji. I będzie git. No, widzowie, to było na tyle, myślę. Link do ćwiku w opisie, do innych osób możecie też wbić. Będą pewnie też linki do nich. Ogólnie wszystkie przydatne linki do donate'ów, do moich social mediów, MIDI i tak dalej. Będą w opisie, a my kończymy. Siemano, oczekujcie następnych odcinków. Ogólnie następnych odcinków oczekujcie, będą w najbliższym czasie. Cześć.